Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, zanim sobie tutaj na przykładzie jednego wpisu Pana Bonaventury zobaczymy, do czego potrafi doprowadzić ohyda spustoszenia, do jakiego poziomu potrafi spustoszyć rozum, to trzeba sobie powiedzieć, no, że protestantyzm tu z Panem Bonaventurą, który jest rozpisany i tu próbuje być wielce mądry, a jedna raz zresztą protestantów nie potrafią się od 3 dni odnieść do Słowa Bożego, które im się tutaj czyta, że trzeba podążać za sprawiedliwością. Święty Paweł to pisze do Tymoteusza, 6:11, 1 Tymoteusza, że sprawiedliwy to jest ten, kto postępuje sprawiedliwie, a nie ten, któremu Chrystus przytnie etykietkę i że jest tylko wierzący. Nie. Święty Jan definiuje sprawiedliwego jako ten, kto postępuje sprawiedliwie. No, protestantyzm sobie tutaj nie radzi sobie z apokalipsą, że sprawiedliwy niech jeszcze dopełni sprawiedliwości, no bo przecież to się kłóci z tym, co oni wierzą. Nie radzą sobie z Korneliuszem, który był sprawiedliwy, nie będąc nowonarodzonym, nie radzą sobie z Rahab. Piszę, że tam jest prostytutka. Co mnie obchodzi, czy ona była prostytutką, czy nie? I co was to obchodzi, kim ona była? Was powinno obchodzić i powinniście komentować to, co wam się pokazuje. Święty Jakub mówi, że została usprawiedliwiona na podstawie swoich uczynków. I to was powinno interesować, a nie to, kim była, co robiła. To was nie powinno interesować. Święty Jakub wydaje świadectwo o Rahab, o pogance, która faktycznie była ladacznicą. Została usprawiedliwiona na podstawie uczynków. Nie była ubłogosławiona, upamiętana, ochrzczona i tam nie klepnęła żadnych formułek, bo spełniła dobry uczynek. I to was boli. Nie podchodzicie tam, nie podchodzicie do problemu Korneliusza, nie podchodzicie do tego, co uczy święty Piotr, że w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi, postępuje sprawiedliwie, tak? A więc, żeby być sprawiedliwym, trzeba postępować sprawiedliwie. Jak ktoś postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy. Nie potraficie komentować 2 rozdziału listu do Rzymian, który żeśmy czytali od 12 wersa, że poganie mogą być zbawieni, że święty Paweł ich nie wrzuca do piekła, tak jak wy to robicie, i że mogą zachowywać prawo i że mogą być usprawiedliwieni. No, to was boli, to jest katolickie, nie protestanckie. Moi drodzy, protestanci sobie z tym nie poradzili, nie poradzą sobie i jutro. Moi drodzy, ohyda spustoszenia. Tutaj pan Bonaventura, można powiedzieć, w sposób przedoskonały wręcz pokazał nam, do czego potrafi doprowadzić protestantyzm. Pisze tak. W ogóle nie ma to związku ani z moim pytaniem, ani samo ze sobą. Pan nie ma zadawać pytania, panie Bonaventura. Pan masz odpowiadać na to, co ci się tu mówi i komentować to, co ci się tu czyta, a nie tutaj strugać mądrego. Nie zmieniaj tematu. A ty odpowiadasz na temat, który się omawia? Nie. Mądrzysz się tutaj, panie, a żeś nic nie napisał, bo czytałem twoje wpisy. Zero komentarza o Korneliuszu, zero o sprawiedliwości, który postępuje sprawiedliwie, zero o podążaniu za sprawiedliwością, zero tego, cośmy mówili wczoraj, przedwczoraj, 2 dni temu. Zero. No ale protestantyzm jest zerem. No i ten twój wpis tutaj jest dobitnym przykładem. Dobra, nie zmieniaj tematu. Wydaje ci się, że twoje dobre uczynki są w stanie przykryć choćby jeden grzech? No, święty Jakub pisze, że miłość przykrywa wiele grzechów. Dla Boga każdy dobry uczynek człowieka jest jak brudna podpaska. Nie odkupi tym swoich win, aczkolwiek jest to owocem łaski. A więc zobaczmy, jaką pustkę trzeba mieć w tej pustej czaszce, żeby coś takiego napisać. Owocem łaski jest co? Brudna podpaska. Czyli dobre uczynki, które rzekomo są brudną podpaską, są owocem łaski i nie mają nic wspólnego z naszym zbawieniem. Czyli owocem łaski
owoce łaski nie mają nic wspólne, którymi są dobre uczynki, nie mają nic wspólnego z naszym odkupieniem i te owoce łaski, te dobre uczynki są brudnymi podpaskami. A więc Bóg przez swoją łaskę w nas produkuje brudne, zużyte podpaski. Panie Bonaventura, gratuluję Ci, naprawdę jesteś żywym pomnikiem ohydy spustoszenia rozumu przez protestantyzm. No, zobaczymy, czy święty Paweł też tak pisze o dobrych uczynkach. Czy faktycznie są to brudne podpaski, nie mające wpływu na nasze odkupienie. 2:6, list do Rzymian. Pisze tak. No to zacznijmy od 5. Oto przez swoją zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga. 6. Który odda każdemu według uczynków jego. Sąd według uczynków, a nie według klepną formułkę czy nie klepną formułki. 7. Tym, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności, życie wieczne. A więc sąd jest na podstawie uczynków, który odda każdemu na podstawie uczynków. I tym, którzy szukają wytrwale, którzy przez wytrwałość w dobrych uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności, Bóg da życie wieczne. A więc święty Paweł pisze, że przez wytrwałość w dobrych uczynkach Bóg odda życie wieczne. Przyjdzie właśnie Bonaventura i powie, że dobre uczynki nie mają wpływu na nasze zbawienie i są jak brudne podpaski. No nie, właśnie przez spełnianie dobrych uczynków osiąga się chwałę, cześć, nieśmiertelność i życie wieczne. Święty Paweł ci tutaj pisze o tym. No i święty Jan 5:24, że ci, co pełnili dobre uczynki, czyli ci, co mieli przynajmniej 3 worki brudnych podpasek, zmartwychwstaną ku życiu wiecznemu. Panie Bonaventura, zbierasz brudne podpaski? Zagadam z żoną, może ci wyślę z tego miesiąca. To będziesz miał do kolekcji. Więc, moi drodzy, no, takie coś to nie może pozostać bez wskazania i bez po prostu totalnej, szyderczej kpiny z takiej głupoty, bo to tylko można wyszydzić, wykpić, wyśmiać. Takie mądre mądrości. I ty, Bonaventura, panie kochany, startujesz do dialogu z katolikami? Ty chcesz kogokolwiek uczyć, jak piszesz takie głupoty, ty żeś się zastanawiał nad tym, co piszesz? Owocem, że to jest owoce łaski, brudne podpaski, które nie mają wpływu na odkupienie? A więc owoc łaski w nas nie ma wpływu na odkupienie. Ale oni żyją pod łaską. No to jeżeli żyjecie pod łaską, a owoc łaski jest jak brudna szmata, to na jakiej podstawie jesteście zbawieni? Na podstawie działania łaski, która produkuje was nie mające nic wspólnego z odkupieniem brudne podpaski, tak? Weź, panie Bonaventura, naprawdę żeś błysnął tutaj. No po prostu wybaczcie, ale to tylko trzeba wyśmiać. Wyśmiać i napluć na to. Bez żadnych skrupułów, bez żadnego sorry. No ale panie Bonaventura, no do takiego poziomu doprowadziła cię ohyda spustoszenia, nienawiść, ślepota i zatwardziałość. I nieumiejętność radzenia sobie z tym, co ci się tu czyta. I do tego, cośmy teraz tu czytali, że Bóg odda za uczynki życie wieczne, też nie podejdziesz. Nie podszedłeś wcześniej i nie podejdziesz jutro. A jak coś napiszesz, to pewnie jakąś głupotę, ale znając protestantyzm, nie podejdziecie tutaj. A to jest Słowo Boże. Nieomylne. Sola Scriptura. Ale tutaj was szatan nie puści. Szatan was tutaj nie puści. Więc, no, moi drodzy, sprawiedliwość. Sprawiedliwym jest ten, kto postępuje sprawiedliwie, panie Bonaventura, drodzy protestanci.
a nie ten, kto sam powiedział, że jest sprawiedliwy. Jeżeli owoce łaski są brudnym podpaską, a człowiek musi wydawać owoce, to jakie owoce łaski są tymi owocami wiary, które wiara powinna przynosić? No bo na pewno wiara nie powinna przynosić brudnych podpasek jako owoce. Protestantki, kochane protestantki, jesteście rozkosznie głupi. Tylko nie wiadomo, czy nad tą waszą rozkoszną głupotą się śmiać, czy płakać. Bo jeżeli gdzieś tam w oczach Bożych traficie na dno czyśćca, to można się jeszcze wyśmiać, ale jak traficie na dno piekło za zatwardziałość, ślepotę, to tylko zapłakać. Bo takie, zobaczmy moi drodzy, parę dni temu mówiliśmy sobie doktryna i zbawienie, że doktryna ma ogromne znaczenie w naszym zbawieniu. I Chrystus to podkreśla, że cześć Ojcu się oddaje nie tylko w duchu na jakichś tam mikrofalach, nie? Jak to protestanci robią, tylko w duchu i w prawdzie. A więc wskazuje tu Chrystus na to, że nasz duch, cześć ducha powinna być oparta o prawdziwą formę kultu, a nie o jakieś tam wymysły swoje. Prawda jest podstawą naszej czci Bogu. A więc doktryna, właściwe zrozumienie Słowa Bożego, szczególnie w kwestiach tak istotnych, jak kwestia zbawienia, usprawiedliwienia, uczynków. Tutaj, moi drodzy, dotykamy jądra zbawienia, tego serca jądra, nawet nie jądra, tylko jak jest jądro, to sedno jądra dotykamy. Właśnie teraz. Jeżeli w tym jądrze człowiek jest wypaczony, to moi drodzy, wszystko jest wypaczone. Dlaczego? Dlatego, bo to jądro, wypaczone jądro w protestantyzmie, jakim jest samo usprawiedliwienie się i łażenie, że wszyscy są już sprawiedliwi, tak, stawia człowieka w pozycji odrzucenia, tak jak faryzeusz. Przecież on przyszedł przed Boga jaki? No sprawiedliwy. A jaki protestant, jak protestant przychodzi do Boga? Ojcze, zachowaj mnie od złego. Ojcze, odpuść mi, bo jestem grzeszny, tak jak celnik. Nie. Przecież on już nie potrzebuje odpuszczenia grzechów, bo już ma wszystko poodpuszczane, nie? A nawet jak zgrzeszy, to dalej jest sprawiedliwy. No to jak to jest? Nawróćcie się. Nawróćcie się na wiarę katolicką. Póki jeszcze macie czas. Bo naprawdę odlatujecie. Pozdrawiam.